Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu, mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam serdecznie. Walczymy z nim od właściwie początku roku, od marca tak naprawdę został stwierdzony w naszym kraju. Jest coraz więcej przypadków, sytuacja jest tak dynamiczna, że właściwie trudno za nią już w tej chwili nadążyć. Mamy drugą falę COVID-u, o której informowali nas i ostrzegali przed nią lekarze. No i właśnie lekarze są na pierwszej linii frontu i to oni właśnie walczą z osobami chorymi, walczą o ich życie i zdrowie. Dziś moimi Państwa gościem jest dr Andrzej Marszałek, kierownik oddziału zakaźnego szpitala w Koninie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie doktorze, czym jest COVID? Proszę Panią, COVID jest chorobą, jest podstępną chorobą wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. My na co dzień zmagamy się, że tak powiem, z przypadkami tej choroby. Generalnie rzecz biorąc, z takiego statystycznego punktu widzenia, wygląda to tak, że jeżeli na przykład jakaś dana populacja, że tak powiem, nabędzie zakażenie tym wirusem, to należy zakładać, że około 10-20% przypadków tych zakażeń, tych ludzi będzie wymagało hospitalizacji. I w zależności od tego, czy te osoby są starsze, mam na myśli już osoby takie powyżej 50-60 roku życia, czy są to osoby, które są obciążone z kolei innymi chorobami, najczęściej jest to cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, ale mogą być też inne choroby, które wymagają podawania leków immunosupresyjnych, czyli takich obniżających odporność, to u takich pacjentów choroba zazwyczaj ma przebieg średnio ciężki, a nawet ciężki. Objawy tej choroby, tak jak obserwujemy na samym początku, bo my się jej cały czas uczymy. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że ona mutuje w ogóle, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją. To znaczy, ona jest podstępna i nie należy jej porównywać do innych chorób zakaźnych. Jest to zupełnie nowa jednostka chorobowa. Dużo osób porównują do grypy. Tak. Moim zdaniem jest to, że tak powiem, błędne porównanie. Objawy tej choroby są różne. Na samym początku mówiono, że jest to gorączka, kaszel i duszność. Ale to nieprawda. Ta choroba ma bogatą symptomatologię. My obserwujemy różne objawy u pacjentów, których hospitalizujemy w naszym oddziale. I bardzo często są to objawy takie niespecyficzne, polegające na tym, że przede wszystkim ci chorzy zgłaszają znaczne osłabienie. Po drugie, na samym początku choroby bardzo duża ilość osób zgłasza bóle kostno-stawowo-mięśniowe, zgłasza bóle rąk, zgłasza bóle nóg. Często temu towarzyszą to tak zwane zaburzenie węchu i smaku. Najczęstszym organem, który jest atakowany przez tego wirusa, są oczywiście płuca. Mhm. I polega to na tym, że wirus w przeciwieństwie do grypy, ponieważ grypa raczej atakuje nabłonek górnych dróg oddechowych oraz oskrzeli, natomiast ten wirus bezpośrednio atakuje komórki pęcherzyków płucnych. Ja już tutaj nie będę się rozwodził nad typami tych komórek, ponieważ tam są różne te komórki, natomiast patomechanizm tego zakażenia polega na tym, że atakując te komórki, obniża, że tak powiem, zdolność wnikania tlenu do krwiobiegu, co objawia się dusznością. Mhm. I to jest pierwszy taki objaw. Natomiast też obserwujemy przypadki, w których na przykład płuca nie są jakoś tak bardzo zajęte, a na przykład pacjenci mają zaburzenie świadomości, czyli to jest tak zwana encefalopatia. Wydaje nam się, że ten wirus również atakuje nabłonek drobnych naczyń krwionośnych, które są odpowiedzialne za krążenie mózgowe. Aha. Także różnie to wygląda i należy się różnych sytuacji spodziewać.
też nie jest taki jasny przebieg tej choroby, ponieważ są pacjenci, którzy na przykład, jeżeli są przyjmowani do oddziału, od samego początku są bardzo ciężko chorzy, mają objawy niewydolności oddechowej, wymagają podawania tlenu w wysokich dawkach. Niektórzy muszą od razu, że tak powiem, trafić na oddział intensywnej terapii, zostać zaintubowani po to, żeby utrzymać ich przy życiu. Ale bywają też takie przypadki bardzo podstępne, które polegają na tym, że na przykład my lekarze zastosujemy leczenie, pacjent nam się poprawia, czyli, że tak powiem, mówi nam, że czuje się coraz lepiej, czuje się coraz silniejszy, coraz lepiej mu się oddycha. Również widzimy to w wynikach badań, które, że tak powiem, przeprowadzamy kontrolnie, a powiedzmy następnego dnia nagle nam się załamuje. Także widzimy też takie przypadki i nie wypisujemy pacjenta, dopóki nie jesteśmy niemalże w 100% pewni, że taki pacjent może być bezpiecznie wypisany do domu. Kogo ten wirus atakuje tak naprawdę? Bo najpierw mówiło się, że to są starsze osoby i że one rzeczywiście najbardziej cierpią. Tak. Ale okazuje się też, że młodzi ludzie często mają ciężkie objawy COVID-u. Tak, no statystyka jest taka, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ten rozkład wiekowy, to przyjmuje się, że dzieci chorują skąpoobjawowo, niektórzy mówią, że bezobjawowo i mogą być tak zwanymi, że tak powiem, skąpoobjawowymi albo bezobjawowymi przenosicielami tego wirusa. Mhm. Nie słyszałem jeszcze o ani jednym przypadku zgonu w Polsce dziecka z powodu COVID-19, aczkolwiek na świecie zdarzały się już takie przypadki. Natomiast rzeczywiście najbardziej narażone są osoby, że są, jeżeli są im starsze, tym, że tak powiem, ryzyko, że tak powiem, zgonu w przebiegu tej choroby jest większe, co wcale też nie znaczy, że ta choroba jest groźna tylko i wyłącznie dla pacjentów, nie wiem, starszych, mam na myśli takich chorych powyżej 65, powyżej 70 roku życia. Zdarzają się przypadki, i wcale nierzadko, osób w tak zwanym średnim wieku i są to osoby około 50-60 roku życia, a nawet u osób młodych, czyli poniżej 50 roku życia, które kończą się niepomyślnie, kończą się zgonem. I wcale to nie są tylko i wyłącznie osoby, które są z tak zwanej grupy ryzyka, czyli mają choroby współistniejące, są też to osoby, które dotychczas na nic nie chorowały. Jak to jest możliwe? Z czego to wynika? Że zdrowy człowiek trafia do szpitala i umiera? Mi się wydaje, że jest to akurat substrat do jakichś badań naukowych. Być może istnieją jakieś predyspozycje genetyczne. Mhm. Być może te osoby podają, że dotychczas na nic nie chorowały, a może jednak w ich organizmach wpliła się jakaś przewlekła choroba, która predysponowała do cięższego przebiegu. Tego nie wiem. Być może one nie wiedzą, że w ogóle mają jakieś dolegliwości, bo wie pan, dzisiaj się nie badamy. Nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe badania kontrolne raz w roku i my tak naprawdę nie wiemy, czy my coś mamy w sobie, czy nie mamy. Nie, no oczywiście istnieją zalecenia, rekomendacje, że jeżeli dana osoba kończy jakiś tam wiek, to powinna wykonać jakieś tam podstawowe badania. Istnieją jakieś takie programy przesiewowe, które, że tak powiem, wykrywają najczęściej występujące choroby przewlekłe. Tak, ale każdy człowiek, który czuje się dobrze, no nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, żeby zgłosić się do lekarza rodzinnego i takie badania przesiewowe wykonać. Potem się później dopiero okazuje, że jeżeli pojawią się jakieś dolegliwości, jakieś objawy, jakieś choroby przewlekłe i to dopiero wtedy zaczyna się diagnozować. Wiele osób w moim wieku, mam na myśli ludzi między 30 a 40 rokiem życia, bo ja akurat jestem w takim przedziale wiekowym i też młodsi, wielu moich kolegów, znajomych lekceważy COVID i mówi, słuchaj, znasz kogoś ze swojego otoczenia, kto jest chory albo kto umarł? No nie, no to chodźmy na imprezę. To jest głupie, prawda? To znaczy ja uważam, że tak. I wyobraźmy sobie przeciętnego człowieka, który na przykład czuje się dobrze, nic mu nie jest, chodzi po ulicy, słyszy tylko z mediów, że jest jakaś tam pandemia. Wirus jest niewidoczny, więc jak on ma w niego
uwierzyć, tak? Skoro nie może go zobaczyć na własne oczy, a akurat z otoczenia takiego młodego człowieka, no akurat nie ma w tym momencie żadnych bliskich, którzy by trafili do szpitala z powodu tej choroby, albo by zmarli z powodu tej choroby. Oczy takim ludziom się dopiero otwierają, jeżeli albo sami zachorują, mhm. albo ktoś ich z bliskich trafi do szpitala i umrze. To może wtedy troszeczkę zmienią swoje nastawienie i swoje przekonanie do tego, tak? Że tak to wygląda. Jacy pacjenci najczęściej do pana trafiają? Różni. Najczęściej, no zgodnie ze statystyką, są to osoby powyżej 65 roku życia. Natomiast no, zdarzają się osoby młodsze i mam ich w oczach cały czas. Którzy od samego początku choroby no, mają ciężkie objawy, ciężkie zapalenia płuc, wymagające intensywnej tlenoterapii. Część z tych osób niestety musiała być przekazana do oddziałów intensywnej terapii, gdzie musieliby być poddani respiratoroterapii. Część z tych osób, no niestety zdarzały się przypadki nagłych zgonów. Część z tych osób udało się uratować w wyniku działań intensywnej terapii, a jest też taka grupa osób, którzy niestety zmarli. Mhm. Co dzieje się dalej z osobami, które wyzdrowiały? Czy one wciąż są narażone na te choroby? Podobno na świecie są badania, które dowodzą, że podobno można jeszcze raz się zakazić tym wirusem. Natomiast są to pojedyncze przypadki. Nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że wirus zmutował i układ immunologiczny jak gdyby nie rozpoznaje jak gdyby tego w cudzysłowie nowego wirusa. Jest też taka hipoteza, że przechorowanie może nie pozostawiać długotrwałej odporności, aczkolwiek na dzień dzisiejszy uważa się, że ponowne zachorowanie przebiega dużo łagodniej niż to pierwsze zachorowanie. Czyli jest nadzieja. Tak. To jest różnie. Tak. Bo już dużo ludzi się właśnie stresowało tym, co dalej, no bo człowiek wyzdrowieje i znowu zachoruje. No to jest taka perspektywa smutna. No trochę. Miejmy nadzieję, że ta epidemia kiedyś wygaśnie, że to nie będzie tak jak z grypą, że to będzie corocznie jakaś choroba sezonowa, aczkolwiek wydaje się, że COVID-19 nie jest chorobą sezonową, ponieważ przypadki obserwuje się o każdej porze roku. Nie? Jak leczy się pacjentów chorych na koronawirusa? Polskie Towarzystwo Lekarzy Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wydało specjalne zalecenie i rekomendacje, które są oparte na jakichś tam wczesnych badaniach naukowych. W tych rekomendacjach zawarte jest określone są określone zasady, według których należy postępować z pacjentem chorym na koronawirusa. Są to takie zasady, które dynamicznie się zmieniają w zależności od napływających danych z całego świata i obiektywnych danych naukowych. Jak się leczy? No, w praktyce my mamy taki schemat postępowania, że każdemu pacjentowi przyjmowanemu do szpitala oczywiście poza badaniem lekarskim, wywiadem, czyli zbadaniem go i tak dalej, wykonujemy badania ze krwi, wykonujemy badania obrazowe po to, żeby określić jego status przy przyjęciu do szpitala. Mhm. I w zależności od... Jest taka specjalna skala, która się nazywa MEPS. Jest to skala wczesnego ostrzegania, w której bierze się pod uwagę kilka parametrów. Ja może już nie będę zagłębiał się w szczegóły, jakie parametry bierze się pod uwagę, ale są to dane kliniczne. I w zależności od tej skali stosuje się terapię. Generalnie rzecz biorąc, pacjentów można tak z grubsza podzielić na dwie grupy. Mhm. Pierwsza grupa to są tacy pacjenci, którzy są wydolni oddechowo. Na czym to polega? Na tym to polega, że ci pacjenci nie odczuwają duszności i nie wymagają podawania tlenu. Tak. Jeszcze się bierze pod uwagę wyniki badań dodatkowych i wyniki badań obrazowych. Jeżeli one są
można powiedzieć, w normie lub zbliżone do normy, to taki pacjent nawet nie musi być przyjmowany do szpitala, tylko może się leczyć w domu, ponieważ dom jest najlepszym środowiskiem, w którym chory z łagodnymi objawami może dojść do siebie. Tak. Natomiast są pacjenci, którzy mają objawy niewydolności oddechowej i taki pacjent musi być przyjęty do szpitala, ponieważ podstawą leczenia takiego chorego jest tlenoterapia. To jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są leki przeciwwirusowe, które są dedykowane dla pacjentów z COVID-19 i te leki są już powszechnie stosowane. Dodatkowo jeszcze w zależności, my lekarze oceniamy, czy taki pacjent musi mieć dodatkowo podany antybiotyk, ponieważ zdarza się, że i to już w zasadzie zależy od naszego wyczucia i doświadczenia klinicznego, czy u takiego pacjenta podejrzewamy nadkażenie bakteryjne albo ryzyko związane z wystąpieniem takiego nadkażenia, to taki pacjent jeszcze ma dokładany antybiotyk. Poza tym w ciężkim przebiegu stosuje się glikokortykosteroidy i w zależności od stanu klinicznego na bieżąco podawane są inne leki objawowe i trzeba po prostu ten trudny okres przeczekać. Pacjent musi być intensywnie natlenowany po to, żeby pozbył się tego wirusa i po to, żeby jego tkanka płucna mogła się zregenerować i żeby mógł wrócić do zdrowia. Jak długo trwa ta choroba? Bo mówi się o 2 tygodniach. Różnie bywa. Mamy pacjentów, którzy generalnie uważa się, że około 2 tygodnie. Natomiast mamy pacjentów, którzy muszą leżeć dłużej w szpitalu, chociażby z uwagi na to, że na przykład doszło u nich do nadkażeń jakichś bakteryjnych. Ta choroba jest stresem dla całego organizmu. Jeżeli dany pacjent choruje na jakieś inne choroby przewlekłe, na jakieś jednostki internistyczne, to ta choroba potrafi zdekompensować te inne choroby. Jeżeli ktoś ma na przykład cukrzycę, to ta choroba, w związku z tym, że jest to stan zapalny, może zdekompensować cukrzycę. Jeżeli dana osoba ma, powiedzmy, choruje z powodu niewydolności serca, bo na przykład przybyła w przeszłości zawał serca, to ta choroba potrafi nasilać objawy niewydolności serca. Jeżeli dana osoba ma, powiedzmy, przewlekłą chorobę nerek i niewydolną nerek, to ta choroba może nasilać przewlekłą niewydolność nerek. I tak dalej, i tak dalej. Więc my często zmagamy się nie tylko z samym wirusem, my musimy też leczyć te tak zwane powikłania internistyczne, które wystąpią w przebiegu tego zakażenia. Jak ci pacjenci znoszą ten pobyt w szpitalu, bo przecież są sami, nikt ich nie odwiedza, mają tylko komórkę, tak naprawdę. Pani redaktor, no co mam pani powiedzieć? No źle znoszą. Chcieliby być odwiedzani przez rodzinnych bliskich. My stanowczo tego odradzamy, aczkolwiek nie jest to jakiś zupełnie bezwzględnie całkowity zakaz. Jeżeli rzeczywiście rokowanie jest złe, rokowanie jest niepomyślne, to w wyjątkowych przypadkach przy przestrzeganiu odpowiednich reguł reżimu sanitarnego możemy na chwilę wpuścić jednego członka rodziny na oddział po to, żeby była na chwilę przy swoim bliskim. To też na psychikę mocno działa, nie? Ktoś tak widzi swojego bliskiego. Tak. To też pomaga potem w leczeniu przecież, prawda? Nie jestem lekarzem, nie chcę się wtrącać, ale tak mi się wydaje, że to też pomaga, nie? Tak, no pomaga. Bywają też takie przypadki, że pacjenci są tak osłabieni w przebiegu tej choroby, że nie mają nawet siły zadzwonić i rozmawiać przez telefon. Dlatego rodziny dzwonią do nas, do lekarza, pytają, czy jest wszystko w porządku, czy coś się stało, dlaczego on lub ona nie odbiera telefonu. My mówimy, że tak, tylko jest bardzo osłabiony, być może nie słyszy, być może nie ma siły odebrać telefonu, a być może nie chce mu się nawet rozmawiać. Tych przypadków z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień już właściwie przybywa. Jest ludzi na COVID chorych coraz więcej. Co będzie dalej? Będzie coraz więcej przypadków, prawda? Idzie zima przecież. Pani redaktor, jeżeli nic się nie zmieni w takim odgórnym, a przede wszystkim oddolnym postępowaniu, jeżeli nic się nie zmieni w mentalności nas samych, bo nie można tylko i wyłącznie obwiniać władz o to, że nie podjęły jakichś tam działań. Mi się wydaje, że ludzie sami powinni mieć tego świadomość i my jesteśmy od tego, żeby im to wbijać do głów,
że jest to podstępna choroba. Niewidoczna, ale podstępna. Sami muszą mieć tego świadomość, że nie zachowując podstawowych zasad, czyli nie nosząc maseczki, nie dezynfekując rąk, nie zachowując odpowiedniego odstępu od innych, a są to proste zasady, nie chodząc na jakiekolwiek zgromadzenia, wesele, narażają nas wszystkich i tym samym siebie i swoich bliskich na to, że może dojść do tragedii. Ludzie sami muszą mieć tego świadomość. Czyli wszędzie powinniśmy zakładać maskę. To są proste zasady, one nie wymagają jakiegoś dużego wysiłku, typu noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i zachowywanie odstępu i powstrzymanie się od wyjścia w jakiekolwiek skupiska ludzkie. To wszystko. Przynajmniej na razie. Na razie, dopóki ta epidemia nie minie. A minie? Mam nadzieję, że tak. Że w końcu kiedyś to się stanie. Czy w przyszłym roku? Nie wiadomo. Czy szansą na to, żeby ona minęła, jest lek i ta szczepionka, która gdzieś tam powstaje? Jeżeli chodzi o szczepionkę, to raczej nie mam jakichś takich optymistycznych myśli w tym kierunku. Bardziej myślę o stworzeniu jakiegoś leku, który można podać w profilaktyce. Badania trwają na świecie pod tym kątem. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest testowanych kilka substancji, także miejmy nadzieję, że będzie jakiś lek, który będzie można w razie czego podać profilaktycznie po to, żeby nie rozwinąć tego zakażenia. Czy szczepionka na grypę może nam chociaż trochę pomóc? Tak. O, no właśnie. Dlaczego? Oczywiście szczepionka na grypę nie chroni przed zachorowaniem na koronawirusa, ale ja już w swoim, że tak powiem, tutaj doświadczeniu widziałem kilku pacjentów, którzy jednocześnie byli zakażeni grypą i wirusem SARS-CoV-2 i przebieg jest cięższy. Także jeżeli można, jeżeli jest taka możliwość, to dobrze by było, gdyby osoby, które są, przynajmniej te osoby, które są z grupy ryzyka, czyli osoby powyżej 65 roku życia lub obciążone jakimikolwiek innymi chorobami, zaszczepiły się na grypę. Ja wiem, że z tą szczepionką na grypę jest teraz ciężko. Tak. Dużo ludzi, będąc przestraszonym pandemią koronawirusa, stwierdziło, że to chociaż się na tą grypę zaszczepię i dobrze. No, nie, no ale niestety, no w aptekach brakuje tych szczepionek teraz, także z tym jest problem, nie? Jeżeli można, jeżeli ktoś może zdobyć tą szczepionkę, to niech się zaszczepi. Jak chronić naszych bliskich? Bo też przeczytałam ostatnio, że właściwie dzieci są takim nośnikiem bezobjawowym i tu też jest niebezpieczeństwo szkoły na przykład. Tak, to jest akurat trudna sprawa, bo jest tutaj pewien aspekt taki ekonomiczny. Dzieci muszą chodzić do szkoły z dwóch przyczyn. Po pierwsze, muszą się uczyć, a po drugie, trudno jest cały czas zmuszać je do tak zwanej nauki zdalnej, bo jeżeli dziecko młode pozostaje w domu, to któryś z rodziców musi wziąć opiekę na to dziecko, a to wiąże się z kolei z kosztami. Ja nie wiem, czy państwo polskie to wytrzyma ekonomicznie, także należałoby tutaj znaleźć jakiś złoty środek. Jak ja to sobie wyobrażam, na czym by miało to polegać, jeżeli na przykład w domostwie danym jest rodzina, w którym na przykład są dzieci, są młodzi rodzice i nikt więcej, to nawet jeżeli dziecko pójdzie do szkoły i przyniesie z tej szkoły tego koronawirusa do domu i nawet jeżeli zachorują jego młodzi rodzice, to prawdopodobieństwo, że ci rodzice rozwiną ciężki przebieg choroby, jest małe. Mhm. Natomiast jeżeli na przykład dziecko mieszka w jakimś domostwie, w którym również przebywają osoby starsze lub obciążone jakimiś przewlekłymi chorobami, które predysponują do cięższego przebiegu COVID-19, to wtedy należałoby się zastanowić. Mi się wydaje, że sama rodzina powinna się zastanowić, co zrobić, żeby temu zapobiec.
Jeżeli na przykład mają duże domy, jednorodzinne, to takie osoby starsze lub obciążone raczej powinny mieszkać gdzieś na osobnym piętrze, na osobnym parterze, powinny mieć osobną ubikację. W domu powinny przestrzegać też reguł pod postacią noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu. Być może nie zagwarantuje to w 100%, że dana osoba się nie zakazi, natomiast znacznie zmniejszy ryzyko takiego zakażenia. No jakiś złoty środek należy znaleźć. No tak, ale niektórzy mówią, że maseczki nic nie dają, bo przecież jak się siedzi w maseczce i się oddycha, to się wdycha te swoje złe rzeczy, które nieprawda. Się wydycha. Nieprawda, wirus jest przenoszony drogą kropelkową. I jeżeli na przykład, tak jak ja i pani redaktor, my oboje mamy maseczki, tak. Mamy zachowany odstęp między sobą i nawet gdyby jedno z nas aktualnie było zakażone tym koronawirusem, to ryzyko przeniesienia zakażenia ze mnie na panią lub pani z pani na mnie jest bliskie 0%. Widzę, że państwo macie tutaj ładny preparat do dezynfekcji rąk. Nawet jeszcze pachnie trochę. Tak, nawet pachnie trochę. Dezynfekujemy ręce sobie zaraz przy wejściu i przy wyjściu z tego pomieszczenia. Także ryzyko wtedy jest bliskie 0% przeniesienia takiego zakażenia. Proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, jak dbać o naszych rodziców, dziadków? Czy oni powinni wychodzić z domu, nie powinni? Co z zakupami? Czy narażać się iść do tego sklepu, czy nie? Czy lepiej, żebyśmy my im zakupy przynieśli do domu? Jeżeli to możliwe, to lepiej my wyjdźmy po te zakupy niż oni. Jeżeli nie mają wyjścia, to niech ubiorą maskę, zdezynfekują ręce przed wejściem do sklepu, niech zrobią sobie listę, niech zrobią te zakupy jak najszybciej, pójdą do kasy i wrócą do domu. No po prostu w ten sposób trzeba myśleć. Co będzie dalej? Co nas czeka zimą? Mamy jakieś prognozy? Nie wiem, ja mam nadzieję... Widzi to pan jakoś? Nie wiem, ja mam nadzieję, że nie czeka nas jakiś taki czarny scenariusz, jaki obserwowany był na przykład w Lombardii, we Włoszech, albo na przykład jaki był obserwowany w krajach Ameryki Łacińskiej, albo chociażby w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, no nie chciałbym być świadkiem takich scen, że ludzie powiedzmy nie doczekawszy się pomocy medycznej będą umierać pod szpitalami na ulicach albo we własnych domach, bo nie będą mogli się do nikogo dodzwonić. No nie, tego nie życzmy nikomu. Co ze świętami, bo niedługo święta przecież. Mamy październik, ale za chwilę będzie grudzień. Wiemy doskonale, jak ten czas ucieka. Czy te święta planować z rodziną, czy lepiej ostrożnie dmuchać na zimne? I to jest taki trudny czas, myślę, dla wszystkich. Będzie. Apeluję jeszcze raz do rozsądku. Tak. Nie jesteśmy zupełnie odcięci od świata. Mamy telefony komórkowe, mamy internet. Ja bym akurat zalecał nie wybieranie się na jakieś święta i nie organizowanie jakichś wspólnych, wielkich, rodzinnych imprez. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze raz na koniec zaapelować o rozsądek do ludzi, do tego, żeby dbali nie tylko o siebie, tylko też o innych i myśleli o tych innych ludziach. No bo dbając o siebie, dbają o innych. Być może ja, będąc młody, nie zachoruję ciężko, być może, nie wiem, będę miał 2 dni kaszel i trochę mnie coś tam poboli w kościach i mi przejdzie, a moja mama wyląduje w szpitalu na respiratorze, także chroniąc siebie, chronimy swoich bliskich. Jeszcze takie do pana mam na koniec pytanie. Mhm. Czy pana się ludzie boją, bo pan pracuje na oddziale z osobami chorymi? Zdarzają się takie przypadki, ale nie mam tego nikomu za złe, także tak to wygląda. Czy tych lekarzy zakaźników, których nie jest za dużo w Polsce, tak. Nie zabraknie nam? Trudno powiedzieć. Powiem tak, że zarejestrowanych w Naczelnej Izbie Lekarskiej jest około 900 tysiąc, z tego co pamiętam. Natomiast czynnych zawodowo pracujących przy koronawirusie jest w Polsce 300. O! Tak jak 300 Spartan. To nie brzmi optymistycznie. No ale tak to wygląda. Czego panu życzyć, panie doktorze? Spokoju. Zdrowia. Zdrowia też.
Ja życzę spokoju, zdrowia dla pana i dla pana rodziny. Dziękuję, że przyszedł pan do nas do studia i opowiedział o tej chorobie, która, jak słyszymy, jest bardzo podstępna i wszyscy powinniśmy na nią uważać. Doktor Andrzej Marszałek był moim i państwa gościem. Dziękuję panu. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękuję, życzymy państwu dużo zdrowia i do usłyszenia za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Podziel się sukcesem.